Będziemy obserwować jedno z ćwiczeń terenowej obrony przeciwlotniczej obiektu. Założenie ćwiczenia jest następujące. Nieprzyjaciel zrzucił bomby chemiczne na teren obiektu. Oddział przeciwchemiczny, który został zgrupowany w schronie, ma na celu przeciwdziałanie skutkom napadu. Dla zorientowania się w sytuacji, wysłana została ze schronu w teren drużyna rozpoznania. W schronie obiektu pozostały drużyna odkażania terenu i drużyna odkażania sprzętu. W tej chwili wraca z terenu dowódca drużyny rozpoznania z meldunkiem o przeprowadzonym rozpoznaniu. Szkic zrobiony na miejscu napadu zorientuje dowódcę oddziału w sytuacji. Trzeba zapoznać z nią dowódców obu drużyn odkażania. Oto jak wygląda sytuacja. Plac, na którym jest skład beczek, został skażony. Wybuchły na nim 3 bomby iperytowe. Drużyny odkażania mają wejść na teren skażony i go odkazić. Przed wyjściem ze schronu drużyny ubierają specjalną odzież ochronną, komplet numer 2. Chroni ona całkowicie przed działaniem środków trujących. Podczas upałów odzież ochronną zakłada się bezpośrednio na bieliznę. W porze chłodnej trzeba się ubrać cieplej. Przed włożeniem kombinezonu należy zdjąć własne obuwie. Następnie kombinezon rozkłada się na ziemi, kapturem do siebie, rozchylając klapy. Prawy but i rękawice należy położyć po prawej stronie. Lewy but i torbę z maską po lewej. W ten sposób wsuwa się nogi w nogawice kombinezonu. Po założeniu butów, nogawice zaciąga się na cholewy i aby szczelnie przylegały, zapina się je na zapinki. Teraz wkłada się górną część kombinezonu i dalsze ubieranie przeprowadza się stojąc. Po wciśnięciu ochraniacza gardła zapinamy pierwszą klapę wewnętrzną, zaczynając zapinanie od dołu do góry. Następnie zapinamy drugą klapę zewnętrzną. Górne zapinki pozostawia się na razie niezapięte aż do nałożenia kaptura. Przepasanie kombinezonu pasem pozwoli na swobodniejsze poruszanie się przy pracy. Fałdy kombinezonu należy wyrównać. Zakładamy teraz przez prawe ramię torbę z maską i zatykamy za pas rękawice. W ten sposób ubranie zostało doprowadzone do stanu pogotowia. Na komendę gaz przesuwa się torbę z maską do przodu i przymocowuje sznurkiem, aby nie przeszkadzała podczas pracy. Maskę zakłada się chwytając palcami za taśmy i wysuwając podbródek do przodu. Dla ochrony głowy zakładamy kaptur i zapinamy pozostałe zapinki kombinezonu. Następnie na kciuki palców zakładamy pętle zapobiegające zsuwaniu się rękawów. Przed założeniem rękawic podciągamy zewnętrzne mankiety.
Rękawice zakładamy ostatnie, gdyż inaczej niewygodnie by było w nich się ubierać. Na rękawice naciąga się zewnętrzne mankiety, uszczelniając je zapięciem. Na tym kończy się ubieranie. Drużyny odkażania są już gotowe do wymarszu. Po wyjściu ze schronu drużyny pobiorą z magazynu sprzęt odkażalniczy i udadzą się na miejsce akcji. Jesteśmy na skażonym terenie. Z lewej strony pomiędzy beczkami widać przy pracy wózkowy przyrząd do odkażania. Teraz na pierwszym planie mamy dwóch ludzi posługujących się przy odkażaniu plecakowymi przyrządami do odkażania. Człowiek idący z wiadrami donosi wapno chlorowane dla kolegów pracujących przy sitonoszach. To są ci w głębi. Wszystkie te czynności zobaczymy bliżej. Zajmijmy się najpierw nadjeżdżającym samochodem. Ma on wmontowaną z tyłu instalację do odkażania terenu, wzór PDM. Instalacja ta ma zastosowanie na większych przestrzeniach skażonych. Obsługa wozu składa się z dowódcy, kierowcy i trzech ludzi zsypujących wapno do instalacji. Jest to skrzynia z grubej blachy, mająca wewnątrz obracający się wałek, który służy do równomiernego rozsypywania wapna. Wałek jest sprzężony łańcuchem z kołami samochodu, które stanowią jego napęd. Nie sypie się wapna podczas jazdy po terenie nieskażonym. Chcąc spowodować sypanie odkażalnika, przesuwa się dźwignię, która otwiera klapę zamykającą otwór skrzyni. Dźwignią można także regulować ilość sypiącego się wapna. Do odkażania wąskich chodników, przejść i wszelkich mniejszych przestrzeni służy wózkowy przyrząd do odkażania wzór WDP-2. Wewnątrz blaszanej skrzyni obraca się żelazny, karbowany wałek, podobny do wałka w instalacji samochodowej. WDP obsługuje trzech ludzi. Jeden wozi wózek, a dwóch donosi chlorowane wapno. Odkażalnik sypie się na ziemię wtedy, gdy zatyczką połączy się wałek z kołem i wprawi się wózek w ruch. Do odkażania obiektów pionowych, takich jak ściany, beczki, drzewa, służy plecakowy przyrząd do odkażania wzór RDP-4. Ma on trzy główne części. Zbiornik, pompkę tłokową z rączką oraz prądownicę z dyszą i wężem gumowym. Zbiornik z płynnym odkażalnikiem jest umieszczony na plecach. Przez pompowanie wytwarza się w zbiorniku ciśnienie do 2 atmosfer. Płyn pod tym ciśnieniem zostaje rozpylony na zewnątrz przez dyszę. Spryskiwanie powierzchni skażonych należy przeprowadzać od góry do dołu. Leje bombowe odkaża się za pomocą sitonoszy. Odkażalnik sypie się wokół leja spiralnie od zewnątrz do wewnątrz. Sitonosze albo ręczny przyrząd do odkażania wzór RDPS jest skrzynką z podziurkowanym blaszanym dnem. Przez te otwory sypie się na skażoną ziemię chlorowane wapno. Oprócz odkażania lej bombowych, sitonosze są używane tam, gdzie nie może pracować skutecznie wózkowy przyrząd do odkażania, a więc przede wszystkim na nierównym terenie. Na sitonoszach zakończyliśmy przegląd zasadniczych przyrządów odkażalniczych. Obecnie po odkażeniu terenu następuje odkażanie sprzętu i ludzi. Podwozie samochodu i instalacji PDM odkaża się za pomocą plecakowego przyrządu do odkażania. Płynem z RDP odkaża się także wózkowy przyrząd do odkażania oraz sitonosze. Odkażanie ludzi następuje na grubej warstwie wapna zwanej poduszką. Rękawice i buty odkaża się wapnem chlorowanym rozpuszczonym w wodzie. Były one najbardziej narażone podczas pracy na zetknięcie ze środkami trującymi. Dlatego też odkażanie ich trzeba przeprowadzić bardzo dokładnie.
Po odkażeniu osobistym, drużyny wyruszają z terenu odkażonego do magazynu sprzętu. Tam wszystkie przyrządy używane podczas odkażania trzeba gruntownie oczyścić i nasmarować, aby były zawsze w pełnej gotowości użytkowej. Odchodzące drużyny pozostawiają za sobą odkażony teren. Nie wolno nań wchodzić bez ubrania ochronnego i maski około godziny czasu. Po zabezpieczeniu sprzętu w magazynie, drużyny odkażania zgromadziły się na tak zwanej brudnej stronie schronu, gdzie przystąpią do rozbierania odzieży ochronnej. Rozbieranie zaczyna się od rozpięcia górnych zapinek kombinezonu, odwiązania sznurka torby i rozpięcia pasa. Następnie odpina się resztę zapinek kombinezonu. Teraz przekłada się torbę z prawego ramienia na lewe i zdejmuje kaptur. Potem odpinamy zapinki nogawic oraz zapinki rękawów, a ich wierzchnie mankiety zawijamy do góry. Z torby wyjmujemy pochłaniacz i torbę odrzucamy przed siebie. Następnie rozchylamy klapy kombinezonu i zsuwamy jego górną część z ramion. Wreszcie można zdjąć rękawice. Strząsamy je z rąk na ziemię. Teraz ostrożnie, z dłońmi schowanymi w rękawach, wyzwalamy się z kombinezonu. Nogawice zdejmuje się razem z butami, przy czym można sobie pomagać rękoma od wewnętrznej strony kombinezonu. Do zdjęcia pozostała jeszcze tylko maska, którą zdejmuje się przed samym opuszczeniem rozbieralni. Rozbieranie skończone. Ludzie udadzą się teraz do kąpieliska odkażającego. Odzież ochronną podda się też jeszcze raz gruntownemu odkażaniu. Tak więc zakończyło się jedno z ćwiczeń mające na celu wyszkolenie oddziału przeciwchemicznego terenowej obrony przeciwlotniczej obiektu. Tego rodzaju ćwiczenia i wykłady przeprowadzane przez instruktorów dają nam niezbędny zasób wiadomości i umiejętności w zakresie obrony przeciwchemicznej.